Zastanawiasz się, czy marnujesz pieniądze na marketing, czy budżet, który inwestujesz w działania reklamowe, jest wydawany z sensem, czy też nie? Jeżeli tak, to właśnie o tym będę mówił w tym odcinku Strategicznych Piątków, gdzie pokażę tobie, jak można dokonać przeglądu marketingu krok po kroku i jak ja to też robię ze swoimi klientami. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i jestem konsultantem w zakresie marketingu. Pomagam go poukładać i zwiększyć efektywność działań marketingowych. W tym odcinku chciałbym się skupić na bardzo ważnej rzeczy, jaką jest moim zdaniem przegląd marketingu, czyli coś, co powinno się robić moim zdaniem co najmniej raz na kwartał. Czyli takie gruntowne sprawdzenie, czy to, co robimy, ma sens, czy gdzieś przepalamy pieniądze albo czy gdzieś możemy. Tych pieniędzy włożyć więcej i będziemy mieli z tego określony wynik. Dzisiaj przez to z tobą przejdę, a na początek chciałbym w ogóle powiedzieć, po co moim zdaniem warto do tego tematu przysiąść. Przejdę przez to szybko, ale mam nadzieję, że to sprawi, że po prostu weźmiesz to sobie do serca i zrobisz ten przegląd razem ze mną podczas tego filmu. Pierwsza rzecz. Jeżeli nie robisz takich przeglądów, czyli jeżeli w ogóle. Nie masz jakiegoś systemu mierzenia efektywności marketingu, weryfikowania na bieżąco, czy działa, czy nie, co działa, co działa dobrze, co działa gorzej, to trochę nie wiesz, jakich wyników spodziewać się w kolejnych kwartałach. Co za tym idzie? Ciężko jest tobie prognozować sprzedaż, co jest dużym problemem co jest dużym problemem po prostu, czy jesteś sklepem internetowym, czy sprzedajesz do B2B i potrzebujesz leadów dla swoich handlowców. Tak czy inaczej, brak jakichkolwiek prognoz dotyczących tego, ile będziemy mieli lidów, jaką będziemy mieli sprzedaż w przyszłym miesiącu, co miałoby bazować na przeszłych danych dotyczących marketingu przecież. To bez tych prognoz ciężko jest wiele rzeczy budżetować, co jest mocno problematyczne. Więc, to jest moim zdaniem pierwszy bardzo mocny argument ku temu, żeby to mierzyć. Druga rzecz, w co warto inwestować. Chodzi tutaj o to, że jeśli nie mierzysz marketingu, to nie wiesz, które kanały działają Tobie najlepiej i nie wiesz, w które kanały włożyć więcej pieniędzy, jeżeli będziesz chciał więcej lidów, większą sprzedaż, etc., etc. Po prostu będziesz chciał się skalować być może, albo wypchnąć jakieś stany magazynowe i tak tak dalej. Jeżeli nie masz wiedzy, co najlepiej u Ciebie działa, nie wiesz w co wyłożyć więcej pieniędzy po prostu. Co sprawia też, że marnujesz być może potencjał topowych kanałów marketingowych, takich, które teraz sprzedają tobie najlepiej. Jeżeli nie wiesz, które to są, to po prostu marnujesz ich potencjał. Kolejna rzecz z drugiej strony, jeżeli nie wiesz, które działają źle, to przepalasz tam pieniądze i zobacz, jak to się pięknie ze sobą zgrywa. Jeżeli masz pełną świadomość, co jak działa w Twoim lejku, które kanały, jak dowożą Tobie cele, o których będziemy też zaraz mówić. To nie wiesz, gdzie pieniądze tobie uciekają i gdzie te pieniądze zabrane stamtąd, gdzie uciekają, mogłyby być włożone tam, gdzie działa super, przez co podwójnie jakby zyskujesz. Nie przepalasz tam, a wzrasta potencjał kanału, który działa dobrze. Jeżeli tego nie mierzysz systematycznie, nie weryfikujesz, to tego nie zrobisz, po prostu. Kolejna rzecz, jeżeli współpracujesz z agencją, ale też z pracownikiem, z freelancerem, jakąkolwiek osobą, która. Wykonuje pracę marketingową, to ona trochę może wykorzystać twoją wiedzę. Jeżeli ty, właścicielu, menedżerze, tej wiedzy nie masz, nie wiesz jak dokładnie działa dany kanał, jak on dowozi, to można tobie zamydlać oczy jakimiś innymi, nieważnymi współczynnikami w raportach comiesięcznych. Na przykład, można tobie cisnąć różne kity, a wiele agencji jest w tym dobrych, no bo. One robią marketing, więc są dobre w marketingu, dobre w opowiadaniu historii, e, więc mogą różne historie tobie wcisnąć, jeżeli ty tego nie mierzysz, bo to trochę na tobie spoczywa ta odpowiedzialność, jeżeli zarządzasz e, działem marketingu, jeżeli jesteś właścicielem, no to na tobie trochę ciąży ta odpowiedzialność kontroli tego, czy to w ogóle działa. Bo agencja zawsze będzie prawie zawsze będzie robić tak, e, żeby z Tobą dalej współpracować, żeby wystawiać dalej tobie faktury. Więc oni nie powiedzą tobie prosto w twarz. Hej, to co my robimy, nie wiem, kampanie na Facebooku są u ciebie bez sensu. One nie działają. My próbowaliśmy wszystkiego, co mogliśmy. One nie działają. Albo musisz spróbować z inną agencją, albo być może to nie jest kanał dla ciebie i powinieneś spróbować innego kanału. My go nie mamy w ofercie, więc przykro nam. No, Agencje raczej tak nie mówią. E, więc na tobie ciąży ta odpowiedzialność dochodzenia do pewnych wniosków. Pytanie też, co jeśli konkurencja robi to dobrze? Czyli jeśli konkurencja mierzy i ma pełną świadomość tego, które działania im dowożą, które nie dowożą, kontrolują ten lejek, zmieniają go, optymalizują, poprawiają to, co nie działa, albo wyrzucają to, co nie działa. To, co działa, to pchają tam jeszcze więcej sił swoich, czy to mocy ludzkich, czy budżetów. Jeśli konkurencja robi to dobrze, to może dojść do sytuacji, w której nawet jeśli twoim zdaniem ona ma gorsze usługi, bądź gorsze produkty, to i tak sprzedaje więcej. I takich przykładów widziałem mnóstwo, gdzie właściciel firmy e, uważa, że jak to my mamy lepsze produkty, my mamy lepsze usługi, a tamci, mając beznadziejne usługi, beznadziejne produkty, sprzedając byle co, sprzedają tego więcej, jak to możliwe. A no właśnie, być może tak, że mają lepszy marketing, a to z czegoś zawsze wynika. I zazwyczaj Widzę to, że ten, kto ma lepszy marketing, to ma go po prostu lepiej poukładany. E, więc my trochę, naszym zadaniem jest trochę likwidacja e, chaosu marketingowego, który być może w Twojej firmie występuje. Czyli robicie różne działania, ale trochę nie wiecie, jakby dokąd to zmierza, czyli ktoś robi social media, jakaś agencja prowadzi Wam kampanię, ktoś tam kiedyś zrobił Wam stronę. I to sobie tak funkcjonuje, każdy działa w swoją stronę, i trochę brakuje takiego miejsca, nie wiem, czy to osoby, czy jakiegoś procesu, który to zepnie do kupy, który będzie weryfikował, które z tych działań mają sens. Eee, I o tym trochę dzisiaj chcę Tobie opowiedzieć. Więc likwidujemy chaos, robimy strategię, o czym będę mówił w jednym z kolejnych filmów. Ten temat rozwinę, bo my zanim przejdziemy do strategii, to musimy zrobić ten przegląd marketingu, czyli taki audyt, e, o którym będę dzisiaj mówił, o strategii w jednym z kolejnych filmów. Więc już teraz zachęcam do subskrypcji, e, żeby ten film zobaczyć. Ok, więc teraz przechodząc już do audytu, do tego, jak ten przegląd krok po kroku zrobić, to być może Ciebie nie zaskoczy i nie ma tu nic odkrywczego, ale trzeba zacząć od celu. Już tłumaczę, dlaczego trzeba zadać sobie pytanie. Co to znaczy, że marketing działa i jakie dokładnie cele ma realizować? Bo jeśli my tego nie wiemy, a często tak jest, bo brzmi to banalnie, no jak to cel? Wyższa sprzedaż, więcej leadów, tak, proste. Jeżeli my dokładnie nie wiemy, kiedy marketing będzie działał, kiedy my powiemy, usiądziemy na koniec miesiąca, w tym miesiącu marketing działał dobrze. Zrealizował swój cel. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, gdzie jest ten punkt B, do którego marketing ma dociągnąć, to jak zobaczysz za chwilę, w lejku trochę się nie da tego zaprojektować, bo nie da się zaprojektować lejka, który będzie pod celem więcej lidów albo wyższa sprzedaż. Nie da się. Znaczy, może się da, ale ja nic o tym nie wiem. A 7 lat to robię, więc i 250 firm przerobiłem. Jeszcze nie widziałem takich cudów, żeby pod takimi celami, pod takimi sztandarami udało się zaprojektować mądrze lejek marketingowy, tam zazwyczaj coś innego e, pomaga. Ale musisz wiedzieć, jaki dokładnie ma być to cel. I przykład takiego celu to na przykład miesięczna liczba lidów, 10 zapytania o współpracę, czyli 10 lidów, które się nadają do tego, żeby porozmawiać o współpracy leadów kwalifikowanych, sprzedażowych, jak zwał, tak zwał. E, ale to jest jakiś, jakiś konkret, od którego zaraz będziemy mogli wychodzić dalej. Więc teraz Twoje zadanie numer jeden, jeżeli chcesz dokonać tego przeglądu, tego audytu, i to jest też coś, od czego ja zawsze zaczynam na warsztatach strategicznych, od których zaczynamy współpracę, które są formą takiego audytu, to pytanie: po co robimy ten marketing? Co jest celem? Co byście chcieli finalnie, żeby ten marketing robił? Ano, na przykład, na potrzeby tego filmu chcemy żeby on dostarczał nam 10 lidów miesięcznie o współpracę. Bo taki mamy rynek, bo z tych 10 prawdopodobnie 2-3 przy dobrej sprzedaży i dobrym lejku nam zostaną. Co sprawia, że biznes będzie miał sens przy rotacji klientów bla bla bla. Obliczyliśmy, że 10 zapytań miesięcznie będzie OK i byłoby OK też w przeszłości. Bo my robimy przegląd, sprawdzamy jak marketing działał dotąd. Więc zaczynamy sobie od tego, że miesięczna liczba leadów e, 10. I teraz, co dalej? Drugi krok, który musisz zrobić, jeżeli chcesz przejść swój marketing, to po prostu odpowiedzieć sobie na banalne pytanie: jak dotąd realizowaliśmy ten cel, o którym teraz powiedziałeś? Czy to była sprzedaż, jeśli jesteś z e-commerce, że chcesz mieć przychód na poziomie jakimś tam, e, albo nie wiem, liczbę sprzedaży na poziomie jakimś tam, albo jeśli B2B, to liczba leadów na poziomie jakimś tam. Jak dotąd sprawialiśmy, że marketing miał to robić? Jakimi kanałami pozyskiwaliśmy klientów? Bierzesz kartkę i wypisujesz. Tak, 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 tak. Reklama, taka strona internetowa, nie wiem, networking, byliśmy na prelekcjach, był jakiś artykuł w czasopiśmie, eee, była reklama na Facebooku, posty na LinkedInie. Wypisujesz wszystko, co dotąd miało realizować cel, który sobie rozpisałeś w punkcie pierwszym. Na razie wypisujesz to w formie listy. Eee, jak zwiększyliśmy sprzedaż, to też dla e-commerce'u. I w tym przykładzie, eee, gdzie 10 zapytań o współpracę, eee, to teraz będziemy to rysować w formie lajka. Tak jak dotąd miałeś to widzieć. Robimy przegląd tego, co było. Eee, o strategii, czyli o tym, co potem będziemy robić, żeby to poukładać, uporządkować, będę mówił w kolejnym filmie. Eee, który ukaże się za miesiąc prawdopodobnie, więc masz miesiąc na przegląd. W tym tutaj chcemy zobaczyć, jak to dotąd działało. Więc teraz Twoim zadaniem będzie rozrysowanie lejka takim, jakim on był dotąd. I już Ci pokażę, o co mi chodzi. Na samym dołu lejka będziemy zaczynać od dołu. Tym razem można zaczynać od góry, można od dołu. Ja wolę od dołu, eee, zaczynamy od tego, co miało być finalnym efektem tego lejka. Czyli od tego celu, u mnie to była liczba lidów, czyli rozmowa z handlowcem. Cel 10, 10 takich rozmów o współpracę sensownych chcemy mieć w miesiącu, i to jest cel. To jest na samym dole lejka, czyli na tym etapie, gdzie już dochodzi do zakupu. I teraz, jak dotąd. W moim przykładzie sprawiało jak dotąd się odbywało to, że ktoś umawiał się na taką rozmowę. Ano, robiło się to tak, że ktoś wchodził na stronę www z ofertą i tam umawiał się przez formularz, albo dzwonił, albo wysłał maila. Czyli w moim lejku wyżej była strona www z ofertą, która miała prowadzić do rozmów. Takie było założenie. Strona www z ofertą była na tej mojej liście, którą sobie wypisałem, więc takie było założenie, że tak miała prowadzić. Kolejne założenie: skąd ludzie mieli wchodzić na stronę www z ofertą? Ano mieli wchodzić z reklam w Google Ads, z filmów na YouTubie i z artykułów blogowych, które pojawiały się na stronie, na zakładce Blog. Okej, okay. tak to miało funkcjonować. Skąd mieli ludzie dalej oglądać filmy na YouTubie i wchodzić w ogóle na artykuły blogowe? Ano na filmy na YouTube były ustawione reklamy na YouTubie a na artykuły blogowe były ustawione reklamy na Facebooku. I robiliśmy też je pod SEO. Eee, Okej. Okay. I teraz, mając tak rozrysowany lejek, u ciebie on może wyglądać tak, że będzie miał dwa elementy. Tak bywa, jeśli ktoś nie dywersyfikuje swojego marketingu. OK, rozrysuj to tak, jak jest. Może ktoś tu mieć 20 różnych źródeł. Spróbuj to rozrysować tak, jak widziałeś to w przeszłości. Nie myśl teraz o tym, bo to nie będzie nam potrzebne w kolejnym kroku. W kolejnym kroku będzie nam potrzebne to, jak widziałeś to dotąd, żeby to działało. Eee, rozrysuj to tak, jak to miało być. Jeżeli jakiś element był sobie niepowiązany, w żaden sposób nie możesz go powiązać z to się zastanów, po co to robiłeś? Czy na networkie chodziłeś po to, żeby od razu była rozmowa? Eee, czy prelekcje robiłeś też, żeby od razu była rozmowa? Czy ludziom mówiłeś, żeby wchodzili gdzieś tam na filmy na YouTubie, czy, czy gdziekolwiek. Zastanów się, i spróbuj trochę na siłę tę strzałkę narysować. Bo po coś to robiłeś. Chyba, że to robiłeś, ale żadnego nigdy efektu z tego nie miałeś, i dobrze o tym wiesz, to wtedy możesz to tego tu nie zapisywać, bo to i tak nam się nie przyda w kolejnym kroku. Więc mam nadzieję, że teraz. Na tym etapie tego filmu możesz go sobie zatrzymać albo możesz obejrzeć do końca i potem to jeszcze raz sobie zrobić. Masz rozrysowany lejek, taki, jaki był dotąd. Ok, i teraz krok trzeci: komunikacja. Czyli sprawdzamy trochę, czy komunikacja była dopasowana do etapu lejka, to po pierwsze, i czy nawiązywała do problemów, motywacji, obaw bądź frustracji klientów. Czyli Wracając już do przykładu, bo o komunikacji najlepiej jest rozmawiać na konkretach. Na przykładzie, mając ten lejek marketingowy, bierzesz sobie problemy klientów, e, musisz je po prostu wypisać. Jeżeli dotąd tego nie zrobiłeś, to to jest dobry moment, bo to przy strategii i tak się przyda. E, I to przy marketingu w sumie jest jedna z kluczowych rzeczy. I przy tym, żeby w ogóle rozmawiać o komunikacji, zaraz zobaczysz, dlaczego. E, wypisz, jakie problemy ma klient. Jakie problemy ty starasz się rozwiązać, ale też takie, jakie klient naprawdę ma. Eee, czyli nie takie, jakie my chcemy, żeby klient miał, albo my myślimy, że klient ma, tylko rzeczywiste problemy klienta. Takie, które przez swoje doświadczenie masz namierzone, albo przez rozmowy z klientem, przez dotychczasowe współpracę i tak dalej, i Rzeczywiste, realne problemy klienta. Tak samo motywacje, czyli problemy. Od czego on chce uciec, motywacje do czego on chce dążyć, co on chce osiągnąć, jakie są jego cele, wyzwania itd., itd. Obawy, czego on się boi przed zakupem, jakie może mieć obiekcje, to też warto sobie wypisać. Frustracje, co go denerwuje, mówiąc delikatnie, przy nawiązywaniu współpracy takich, np. z firmami podobnymi do twoich, jakie frustracje budzi twoja branża u niego. Co go po prostu denerwuje, czyli taka mocniejsza forma obiekcji, i też wypisz sobie, co Twoim zdaniem wyróżnia Twoją firmę. Ja dużo mówiłem o tych rzeczach w poprzednich odcinkach strategicznych, piątków, praktycznie w każdym, więc tu nie będę tych tematów rozwijał. Postaraj się wypisać te rzeczy, i teraz, co trzeba zrobić? Bardzo ważna rzecz. Ja więcej o tym będę mówił w filmie poświęconym strategii, ale chciałbym, żebyś tutaj już spróbował. Zobaczyć pewną rzecz, czyli mam nadzieję, doświadczyć tego, że być może czegoś dotąd w Twoim marketingu brakowało. Jeśli brakowało, e, bierzesz sobie na przykład stronę www i sprawdzasz, czy na tej stronie www z ofertą, dla przykładu, jeśli taki element w Twoim lejku występował, poruszyłeś problemy, motywacje, nawiązałeś do obaw i postarałeś się je jakoś rozwiązać. Czy frustracje tam poruszyłeś, jeśli takowe są, i czy ładnie tam wyeksponowałeś swoje wyróżniki, czyli takie wartości, które ty dajesz swoim klientom i które są mocne, albo się wyróżniają na tle konkurencji, albo bardzo fajnie rozwiązują problemy klienta, czyli jakieś wyróżniki, jakaś wartość, coś co sprawi, że klient stwierdzi: Wow, ja muszę się odezwać do tej firmy. Czyli przechodzisz przez stronę WW i sprawdzasz po kolei, czy ja na tej stronie WW pisałem o problemach klientów czy pisałem o ich motywacjach, czy starałem się e, rozbić ich obawy, rozbić ich frustracje i czy piszę tam o tym, co jest w mojej firmie super. Czyli trochę robimy taki audyt właśnie strony www pod kątem komunikacji. To jest bardzo ważne. Potem robimy to samo z filmami na YouTubie, w tym przykładzie, z artykułami blogowymi, z reklamami i na YouTubie i na Facebooku. Czy one tam nawiązują albo do problemów, albo do motywacji, albo do obaw? Bo zazwyczaj reklamy to krótka forma, więc one raczej nie będą nawiązywały do wszystkiego, chociaż i tak się da. Eee, ale sprawdzasz sobie po prostu te Twoje elementy, które wypisałeś w lejku w kroku poprzednim, czy one poruszają te tematy. Czy przypadkiem nie jest tak, że tam jest treść generyczna? Czy przypadkiem nie jest tak, że ta treść jest taka nijaka, czyli nie ma tam problemów, bardziej jest o nas, jako o firmie, że jesteśmy super, że mamy doświadczenia. I tak dalej, i tak dalej. Zauważ, że te rzeczy na siłę to można i przypisać do wyróżników, ale trzeba się zastanowić, czy to na pewno są wyróżniki. E, czyli czy to na pewno wyróżnia moją firmę, czy przypadkiem nie jest tak, że konkurencja też to mówi i też może sobie to mówić, bo też ma doświadczenia, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc zauważ, że to jest bardzo fajna forma audytu komunikacji, sprawdzenie konkretnie, czy my te ważne tematy poruszamy jak mamy tą, ten etap za sobą. E, I tu jeszcze zaznaczyłem rozmowa, e, czyli sprawdzasz też, czy handlowiec potem nawiązuje do tych rzeczy, które miały być wymieniane wcześniej w marketingu. To jest bardzo ważne w, w przypadku B2B, żeby dział marketingu i dział sprzedaży komunikacyjnie mówili o tych samych problemach, motywacjach, obawach, frustracjach i o tych samych wartościach przede wszystkim. Żeby nie było tak, że ktoś e, wysłał zapytanie, po to, żeby nawiązać współpracę, bo spodobały mu się to, jak mówimy o problemach, obawach, jak, jakie mamy fajne wyróżniki, a handlowiec w ogóle nie będzie o tym mówił, tylko będzie mówił o czymś innym. No i wtedy szansa na sprzedaż trochę maleje. Więc to jest też bardzo ważne, żeby potem sprawdzić w B2B niżej, czy rozmowa działa, czy nie. W e commerce to po prostu trzeba sprawdzić, czy produkty dowożą te rzeczy, o których my mówimy. E OK, i teraz czwarta rzecz, kluczowe wskaźniki to będzie trudne jeżeli dotąd nie mierzyłeś marketingu to to będzie trudne ale musisz postarać się to zrobić bo to jest turbo istotne pod to żeby potem przejść do strategii eee, jakie cele miały poszczególne kanały i jak to wyglądało przez ostatnie 12 miesięcy czyli mając ten nasz lejek marketingowy patrzysz na niego i zastanawiasz się yy, i zastanawiasz się jakie cele te poszczególne elementy, które tutaj są w lejku, miały. Czyli rozmowa, cel 10, czyli liczba lidów. To jest nasz cel numer jeden. Miesięczna liczba lidów 10 zapytań o współpracę. To jest cel numer jeden, który ja muszę zmierzyć, ile tych lidów w przeszłości wpadało w poszczególnych miesiącach. Kolejna rzecz, strona www z ofertą. Ok, strona www to mierzę ile sesji było na stronie i jaki był procent konwersji. Czyli ile z tych Sesji zamieniało się w LIDA i mierzę procent konwersji strony WWW, bo strona WWW ma za cel to, żeby ludzie na nią wchodzili i się umawiali na rozmowy. Więc celem jest, ile ludzi tam weszło i jaki procent się umówił na te rozmowy, bo liczba rozmów mierzymy już w poprzednim kroku, tak jakby. Okej, okay, patrzymy na to, co jest wyżej: Google Ads, filmy YouTube, artykuły blogowe. Ile osób weszło z Google Ads? Bo Google Ads jest po to, żeby wchodzili na stronę, więc mierzymy, ile ludzi weszło z Google Ads. I z filmów na YouTube, i z artykułów. Jak poszczególne kanały dowoziły ruch do strony www. Turbo istotna rzecz. Bo jeśli Google Ads dowozi nam 100, a filmy na YouTube 2, to to jest mały minusik po stronie filmów na YouTube. Ale to nie wszystko. Ile nas kosztowało jedno wejście z Google Adsów, z filmów na YouTube, z artykułów blogowych? I teraz z filmów na YouTube to bierzesz pod uwagę koszty reklam? YouTube Ads i to jest proste, ale też te filmy jakoś zrobiłeś, To też kosztowało, to też jest koszt marketingowy. Google Ads, doliczaj tam też koszty obsługi. Czy to robi twój pracownik, to doliczaj nie wiem liczbę godzin razy stawkę, to co on robi. Jeśli agencja, to doliczaj jej wynagrodzenie, bo to też są koszty. Przy filmach na YouTube też bierz pod uwagę wszystkie koszty, i przy artykułach też bierz pod uwagę koszty tego, że ktoś to napisał. Doliczasz koszty reklam, ok, ktoś ustawiał te reklamy, te koszty też trzeba doliczyć. I wtedy dopiero masz prawdziwy koszt wejścia z Google Adsów, z na YouTube z artykułów. I tak to się robi, i tak musisz do tego podejść. I finalnie koszt lida z Google Adsów, z na YouTube z artykułów. Jeżeli nie miałeś dobrze ustawionego analityksa, to może być trudne. Wtedy albo trzeba to zrobić trochę na czuja, czyli być może pytałeś klientów i wiesz, że większość przychodzi z Google Ads. To jest jakaś informacja... Nie da się tego zapisać ładnie w tabelce, tak jak ja zaraz pokażę, jak ja to zapisuję, ale jest to, jakaś, jest to jakaś informacja, która przy tworzeniu strategii marketingowej nam się przyda. Więc te najważniejsze rzeczy, które moim zdaniem możemy zmierzyć odnośnie tych kanałów, to właśnie liczba wizyt, koszt wejścia, koszt LIDA. I te rzeczy musimy mierzyć, bo one są kluczowe. I zauważ teraz, że nie ma tu CTR-ów i innych takich dziwnych wskaźników. Które na pierwszy rzut oka wyglądają super, bo one są ciekawe, ale nic nam nie dają. Bo o tym będę mówił w kolejnym odcinku mocno. Twoim zadaniem nie jest mierzenie wszystkiego, tylko tego, co jest najważniejsze, żeby sprawdzić, czy Google Ads działa. Bo jeśli koszt lida jest wysoki w porównaniu do filmów na YouTube i do artykułów blogowych, to to jest sygnał OK Google Ads nie działa. I teraz masz dwie opcje. Poprawiamy Google Ads i wtedy zagłębiamy się w te wskaźniki które tu w raporcie takim zarządczym, powiedzmy, ich nie potrzebujemy. Jeżeli tam się zapali czerwona lampka, to wtedy wchodzimy głębiej, wtedy analizujemy, dobra, czemu te reklamy Google Ads nie działają, czemu są tak drogie, albo czemu ich koszt w porównaniu do poprzednich miesięcy wzrósł, co poszło nie tak, może udział w wyświetleniach, może CTR, -y, ee, może CPA i tak dalej, i tak dalej. Wtedy grzebiemy głębiej i się zastanawiamy, jak możemy to poprawić, albo być może jest tak, że Google Ads trzeba wyrzucić. I przerzucić siły na filmy na YouTube i na artykuły blogowe, skoro to nam dowodzi. Dla przykładu, ale jeśli to mierzysz, to możesz to robić. Możesz się bawić w ten sposób. Możesz sprawdzać, co z tej układanki, który element nie działa. Który nie dowodzi, bo może jest tak, że fajnie tanio ruch sprowadzamy, ale kurcze, ludzie z tej strony www nie przechodzą na rozmowy, nie wypełniają tych formularzy. No dobra, to wtedy mamy opcję takie, że być może trzeba sprawdzić komunikację na stronie www. Bo może tam jest nie tak? Coś, albo sprowadzamy gówniany ruch na stronę. Czyli sprowadzamy ludzi, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani naszą ofertą. Ale jeśli wiesz, że wychodzi coś od strony www, to grzebiesz w tym. Nie zastanawiasz się, kurczę, może te reklamy na Facebooku trzeba zmienić grafiki, bo źle promują artykuły blogowe. Nie, bo wiesz, że czerwona lampka pali się na stronie www. bo to mierzysz. Dlatego to jest tak turbo ważne. Ok, i teraz właśnie to. E, oceniamy ten link, mając te cyfry, co nam działało, co najlepiej realizowało cel, co najgorzej realizowało cel z tych elementów, które były dotąd. Czyli, mając te wskaźniki, e, jeżeli ocenisz te kanały, które Ty wypisałeś pod kątem tego, co one miały tak naprawdę robić, jaki tam był cel i jak to działało, co nam super działało, co nam słabo działało, to już wiesz trochę, gdzie przerzucić siły. Czy stronę www. trzeba poprawić i przejrzeć, czy może reklamy? bo ruch był drogi, e, czy może rozmowy same nie działały, e, czy może strona produktowa, jeśli to jest e-commerce, nie działała, czy jakaś reklama, czy SEO, e, jaki był w ogóle koszt SEO. To jest jakby ciężko zmierzyć czasami koszt wejścia z SEO, e, bo trzeba wziąć pod uwagę wynagrodzenie e, i tak dalej, i tak dalej, ale też da się to mierzyć i też da się to wyczuć, w którym momencie to nie gra. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I teraz kilka słów o tym, jak to kontrolować, a ja więcej o tym będę mówił w kolejnym filmie, e, ale teraz na szybko chciałbym pokazać tobie coś, co ja nazywam plikiem taktycznym. Kiedy współpracuję z nowymi klientami i z mi w sumie też, to dostają oni dostęp do pliku taktycznego i tam jedną z zakładek jest zakładka KPI, e, czyli tam wypisujemy sobie wszystkie te kluczowe wskaźniki, które nam wychodzą w lejku, zapisujemy je tutaj w kolumnie A i w kolumnie B ja to ukryłem, bo nie chcę pokazywać, jakie u mnie są to wskaźniki i jakie są to cyferki konkretnie, ale myślę, że dasz radę tutaj to ogarnąć bez tych konkretów. Więc A i B to są kolumny, gdzie wypisujemy te wskaźniki. Potem masz miesiące tam od stycznia do grudnia. Potem masz kolumnę P, w której ja sumuję cały 2023 rok. I masz kolumnę Q, gdzie mamy cel na 2023 rok, i w kolumnie R mierzymy procent wykonania. Yy, I status jest oceniany na podstawie tego, że jeśli wiem, że jest na przykład koniec czerwca, to wiem, że cele powinny być wykonane w 50%. Jeśli nie są, to coś jest nie tak i trzeba sprawdzać, co jest nie tak. Yy, jeśli te cele patrzę na przykład, że w czerwcu yy, koszt yy, nie wiem, Lida z YouTube'a to było, dajmy na to 100 zł. W lipcu 150 zł, we wrześniu 100 zł, a w październiku 500 zł. To ja wiem, że w październiku coś się z reklamami na, z filmami na YouTubie albo z reklamami, i że tam muszę zajrzeć. Też dajemy wykrzyknik czerwony, ja tu sobie statusy odhaczam. E, czy jest OK? To oznaczam sobie na zielono takim dolarem. Wykrzyknik to jest e, na czerwono, i q to jest, że są jakieś pytania, wątpliwości na pomarańczowo. I w ten sposób monitoruję sobie z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, jak wychodzi realizacja poszczególnych celi, jak te KPI -je wyglądają, i gdzie trzeba dać swoją uwagę, co trzeba poprawić, co nie działa. Co być może trzeba wyrzucić, bo nie działa nam już od pół roku i nie wiemy, co z tym zrobić, więc może po prostu trzeba poszukać innego kanału. I tyle. Więc taki plik, taki prosty Excel, tu nie ma żadnej, nie wiadomo jakich. Jakby formuł, ale trochę o to właśnie chodzi, żeby to było proste, żeby każdy rozumiał, po co nam jest ten marketing, czemu my go robimy i jakie tu mamy cele. Nie, nie ma tu potrzeby go komplikowania. Na pewno nie na poziomie takim, o jakim my rozmawiamy, więc tak to działa u mnie. I teraz jeżeli czujesz, że chciałbyś ten marketing poukładać, ale trochę nie wiesz od czego zacząć, masz problem z uzupełnieniem tego lejka, y, potrzebujesz wsparcia w tym przeglądzie y, i chciałbyś mieć kontrolę nad budżetem, stworzyć przewidywalny ekosystem, czyli po prostu mówiąc wprost, potrzebujesz wsparcia w tym, o czym ja tutaj mówiłem, to możesz wejść na stronę dawidczoska.com/strategia. Link jest też w opisie. I poczytać trochę o tym, jak ja mogę Tobie w tym pomóc. Tam pokazuje, jakie elementy taka strategia zawiera, od czego zaczynamy. Pokazuję, jakie widełki zazwyczaj są, jeśli chodzi o to, ile to wsparcie kosztuje. I już możesz tam wejść, poczytać. Jeżeli będziesz chciał, to wypełnij formularz, zadzwoń, napisz maila i możemy porozmawiać o tym, jak możemy to wspólnie. Zrealizować, bo to wszystko o czym tutaj mówiłem, ten przegląd ja z klientami zawsze na starcie wykonuję krok po kroku, plus jeszcze kilka rozszerzonych rzeczy. Nam to zajmuje 6 godzin. Ten film zajął pewnie 20-30 minut, więc jak się domyślasz, tego tam jest dużo więcej. Nie o wszystkim jakby dałem radę tu opowiedzieć, ale mam nadzieję, że na podstawie tego filmu. Co najmniej będziesz miał świadomość, że musisz w taki sposób marketing kontrolować, a być może uda się tobie ten przegląd zrobić. Jeżeli tak, to za miesiąc pokażę tobie, jak to potem poukładać. Ok, i chyba tyle w tym odcinku strategicznych e, piątków. Mam nadzieję, że było to dla ciebie wartościowe. E, zachęcam ciebie oczywiście też mocno do subskrypcji. E, i do oglądania strategicznych piątków co tydzień, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymam kciuki za Twój przegląd, za Twój marketing, za Twoją efektywność. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!